Witam serdecznie, widzowie. I am Groot. No, także wracamy do Valheima z Grimlim. To my tutaj możemy porobić. Ja nie mam, kurde... Nie mam przepisu na kiełbasę. Coś mi brakowało? Brakuje? Drugi poziom pewnie kociołka. Aha, no tak. Ale żeby mi drugi... Poziom kociołka. Rzepę. Mamy rzepę? Sadziłeś rzepę ostatnio. Patrzę, czy coś wyrosło. Powinno być tam 9 sztuk. Marchewek jest od... Nasiona rzepy są. Dobra. To mam nasiona rzepy. Tak, masz czy to tutaj ci wystarczy? Nie, nasiona. Muszą być... Rzepa musi być. Nie mogą być nasiona. W ogóle się pojawia jakaś serta kości? To jest nowa aktualizacja pewnie, no i ten, możemy teraz sobie robić starty kości. Tam jeszcze będzie, z tego co wiem, siano na pewno. Będzie można kość. Na siano. To proszę. Dobra. Dzisiaj te Ashlandy chyba wyszły właśnie. Aktualizacja, bo był trailer. Ja wczoraj już patrzyłem akurat, wczoraj tak. Widziałem. No. I spoko, patrzymy... Statek jest dużo większy. Patrzymy co dodali w ogóle. To z monet, trwa. Zaglądam odcinek, bo teraz starta kości, 50 kości trzeba mieć, a faktycznie. To wygląda takie coś jak w tym, jak w Death Forestie, praktycznie. Bo jako... nie będzie trzeba teraz skrzynki zajmować, tylko będzie można sobie zrobić na tym, na wierzchu kości, nie? Akurat spoko, nie? Wyroby, tutaj chyba nic nowego nie doszło. Ja mam plan taki, ile mamy miedzi przy sobie? Budowle? Jakaś ciężka budowla doszła jakaś. O, interesujące. To jest puste. No też, no. Empty. Ciężkie budowle, to chyba oni podzielili, bo wydaje mi się, że tam będzie kamień, wiesz? Ciężka budowla. Aha. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, no. Ja w ogóle właśnie teraz, jak nagrywam to wyszedł chyba 11 odcinek z Valheima. I w tym odcinku, gdzie zgubiłem, czy w 10 albo 11 zginąłem i tam były właśnie te gwoździe. Cały wózek. Gdzieś w tych okolicach zginąłem. Gdzie? W ogóle nie pamiętam na czym skończyliśmy w ogóle grać. Ostatnio byliśmy... Ja pamiętam, że byliśmy u kupca, nie? I tyle pamiętam. Byliśmy w tej wieży tutaj. Koło Haldora niedaleko. W tym dzisiejszym odcinku myślę, że już mamy tych kupców. Pasy mamy? Mamy pasy. Jest. Możemy tam iść na jedną wyspę i najebać sobie maksymalnej ilości brązu, znaczy miedzi. I później to będziemy przepływać, nie? Tylko po skrzynkach. Tak na szybko zobaczmy jak najwięcej tych brązu i cyny tam. Żeby mieć tutaj przy sobie, nie? Nie to było. Ale gdzieś dalej. Z tych gwoździ to jakieś tutaj zginęły. No. Szkoda w wodzie. Nie no, bo to było gdzieś ten wózek został zniszczony na lądzie. Gdzieś w tych okolicach powinien się świecić gwoździe. Patrzę na filmiku, no to gdzieś w tych okolicach gdzieś to było. To akurat ten. No. Ten cały mak, który właśnie niszczył to. Możliwe, że już zniknęło, wiesz, bo to czasem też tak się zdarzy. Znika? Możliwe, no. Co zrobisz? Byłoby trochę szkoda, by to zniknęło. No niestety. 80 gwoździ to trochę jest. Parę. Kiedy mi się wydawało, że nic nie znikało. No bo to po jakimś czasie nie znika, ale na pewno po jakimś czasie. Dużo dni minęło, nie? Zdarzenia. No trudno już. Zdarzy się. Tylko czy to nie było, to nie pomaga. I am Groot. Odbieram trochę grzybków przynajmniej, które widziałem. Spoko, przydadzą się, bo będziemy trochę zupę marchewkową właśnie robić. 6 grzybków, 7. No mamy raz, 2, 3, 4, 5. 180 marchewek. Ja zostawię tak, na zupę potrzeba po 3. To ja nam zrobię tak, żebyśmy sobie zrobili po 10 marchewek dla siebie, czyli 60 ustawić i do skrzynki, a resztę zasadzę, żeby było jeszcze. To mamy w skrzynce jeszcze. Nic, chyba wyparowały tych gwoździ. Cóż, bywały takie plotki. Coś mówi, smutne. Napaść warsztat, żeby tu się pojawili przeciwnicy. Praktycznie to są warsztaty parę poniszczone. To nie od deszczu. Od wody, no. Od wody. No, niszczą się warsztaty, to się znowu pojawią w obozie. Jak kiedyś było. O kurwa, ratuj liczki. One się chyba nie niszczą do końca, te warsztaty, wiesz? One się tak niszczą, ale całkowicie już nie. W ogóle jakiś tutaj pienik w polu uprawnym. W pole uprawne duże zrobiłeś. A no. Musi być dużo. I rzepa nie urosła jeszcze. Naprawdę zasadziliśmy nową, nie? Bo to nasiona były po prostu, nie? Jak tutaj było z tym? Szyby. Bo tak, wieża 1. To mnie prowadzi, wieża 1. Wieża 1. Zobacz, kurwa, z pięści marchewce biednej. Tutaj jak dasz wieża 1, to będzie wieża zakona, czyli moja. To będzie wieża za... Wiesz, zmień to, nie jakieś wieża czy coś, tylko żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie co jest. A, będzie wieża zakona po prostu. No to jedno może być, ale reszta, żeby była inna nazwa. Będzie wieża, wieża zakon po prostu. To zmień to jak coś. No, tylko czarnić, no. W-I-E-Ż-A, zakon po prostu. Znaczy chodzi mi, że to może być sobie wieżą, nie? Tylko ja chcę, żeby wszystkie inne miejsca, portale były całkowicie co inną nazwę miały. Okej. Ogarnę. Czy mam potrzebujesz pomocy? Może być zmienił to, żebym się mógł wrócić do głównej bazy. You are too late. Traitor. Mogę nie zmieniać tej nazwy. Jaką chcesz tę nazwę teraz? Wieża jest zakon. Jest tak. Duże litery wieża. B-I-E-Ż-A, z zakon będzie też z drugiej liter. Z-A-K-O-N. Udało się! Dobra, to będzie pierwsze. Tak, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie się teleportujemy. Dobra, tutaj obok teleportu jest do czego? To jest Haldor, dobra, to ogarniemy. To jest, no Haldor, no to awiera przy Haldorze, nie? A no. Ten czarny cały las. Tylko zrobię jakiś ładniejszy ten ogródek, bo tak, żeby to inaczej wyglądało. To jest znacznik numer 1, zobaczymy gdzie to mi teleportuje. Aha, to mnie teleportuje w czarnym lesie, daleko krypty. To niech to zostanie na razie. No daj czarne las i chyba. O tej psuje pierwszej wyspie, co jesteśmy. Dobra, to zmienia czarny las. Czarny las. To był na górze portal? Czy co? To był u góry pierwszy kostoł. Wybrałem 5 grzybków przynajmniej. Rozumiem. Czarny las. A w ogóle wiesz co zrobię? Czarny las dłużej? Las też? Czy co? Tak, czy dłużej. Czarny las. Ja ci pokażę coś, że? Muszę zrobić sobie. Węgiel sobie muszę wziąć i drewno. Tak można fajnie sobie znaczyć, żeby ładnie to wyglądało, nie? Gdzie jest kurwa mój węgiel? Jakaś wieża 2. Ja jakiś węgiel zebrałem przed tym. Ok. Jesteśmy na tej drugiej wyspie. To niech będzie tak, wieża 2, nie wiem. Co to nazwają, to jest niby też czarny las. Co, a co tam w ogóle było, bo nie wiem. Tutaj jest, mamy starca, nie, druga wyspa. I byliśmy. I see. Kurwa. Niedokończone w sumie tą wieżę. Do otwartego drewna tutaj jest. No i? Co chcesz? Nazwa? No, mogę zanować. No! To po prostu tutaj koło starca. To starzec. Po prostu starzec. Starzec. Mów kiedy? Już. Starzec też dużo liter. Dobry. Starzec. Syty arzec. Mhm. Ci nie wchodzi. RZ. No da. Ty, a, że, e, ty. Czujesz pomocy? Ty, a, że, c. No tak, jak ten boss się nazywa. No wiem. Ci nie wchodzi. S jest duży litery. Brawo. Musiało się załadować widocznie. Dobra. Tutaj mamy Hildir, czyli ta babeczka. Tu jest bagna, tylko że tam był ten portal niszczony. Gdzie ginęliśmy dużo razy, tam gdzie abominację niszczyliśmy. To byłby zebrać znowu surowce na portal. I tutaj masz jeden węgiel. Zobacz co. Zrobiłem napis na portale. O, brawo. Możemy fajnie zaznaczyć, będziemy wiedzieć od razu, nie trzeba patrzeć na to. Interesujące. Byłoby popłynąć, no kurwa. Trzeba, właśnie zbierzemy wszystkie brązy, ulepszymy sobie broń na maksa i dopiero będziemy mogli spokojnie chodzić po bagnach, nie? I trzeba by ulepszyć włócznie. No, wszystko trzeba ulepszyć sobie, no. Włócznie topora i kilofa. Na kilof trzeba mieć 7 twarde drewno, 5 brązów, włócznia, drewno, 4 brązy i skóra jelenia. I topór 4, skóra. To jest 9 brązu. Skórka z brązu. I skórki z jelenia. Skórka. Mam ulepszenie tylko maksymalnie na razie na poziom drugi. Mogę nie ulepszać po poziom trzeci, tylko potrzebuję więcej brązu. Chciałbym iść do Krzanego Lasu wykopać. No właśnie o to mi chodzi, że weźmy noty na portal, szukajmy dużo, gdzie będzie dużo składowiska. Tam weźmiemy ze sobą, ja mam przy sobie tego statek, pod pachą mam, tak zwaną. I po prostu będziemy tam napierdalać ile się da. Później sobie przewrócimy z tym do chałupy. Jeśli chodzi o kości, to najwięcej to jest 10 kości. To, że robię i składasz. Mamy 3 kości. Tutaj. Tu są, dobra. One są. Większe skrzynki zrobimy, nie? To się lepiej to rozkopujemy. Patrzmy te kubki. Starta kości. I to ustawiać na polu? No, na polu chyba. Właśnie nie będę jeszcze tutaj. No, spoko. Czekaj. Podaj róg. Ślep, podaj. Dlaczego? Dla kości, kurwa. To zrobić tak, żeby mało powierzchni zajmowało, nie? A się postarać to zrobić. Ogólnie dużo może być na tej drugiej wysepce. Czyli trzeba by się tam przepłynąć. Tą krawetką. Nie mam w ogóle statek. Ja mam pod pachą, mówię. A, pod pachą. Się przyniosę na drugą wyspę. I to była, no, Starzec, teleport do Starca. Tam będę powoli wydobywał miedź. Dobra. W takim bądź razie. Toporek wrócę na poziom drugi, także będę mógł trochę ścinać drzew też przy okazji. ITP. To ścinania drzewy nie potrzebujesz ulepszać, chyba że jedynie do walki. Jak już... Para pam pam pam. Nasz brąz? Co? No i tak, przecież używasz topora czasami do walki. To o to mi chodzi, że jedynie do walki. Trzeba wraca. A kierownik nie robiłeś z brązu, czy robiłeś? Nie, wystarczy. To nie trzeba robić, bo potem trzeba od razu z żelaza zrobić. Bo nie ma sensu z brązu, bo nie można wydobywać srebra nim. To była cyna. Zacznę od cyny. Hop. Hop, hop, hop. Będę oczywiście składał złoża w cyny, no. Gotowe. W skrzynkach tutaj, wiesz. Mhm. Już znów zmęczenie. Płacz, mnie wziąłeś z odpoczynku. Niedobrze. Wyglądam blisko wygaszenia. Można w sumie ulepszyć dwa razy jeszcze toporek i... Jest już raczej się nie potrzebne aż tyle, chyba że bardzo potrzebujesz. Ale mi się wydaje po prostu, że pójdziemy od razu szukać żelaza. Bo... Po najnej wyspie. Znaczy możemy zrobić tak, bo... Jakby prawidłowo było z fabułą, to najpierw musimy pokonać tego starca, ale ogólnie da się dostać do krypty bez mieć posiadania klucza. Jest taki sposób. O klucze? No klucz musisz mieć, żeby otworzyć kryptę, to żeby żelazo, nie? Trzeba pokonać starca w takim razie. Ale można się dostać do krypty bez użycia klucza. Jest to nie taki trudny sposób. Nic nie wiem o czymś takim. Dobra, idę ci pomóc. Możesz szukać miedzi, bo ja ten... Bo chodzi o to, żeby sobie przetransportować... A no dobra, chuj. Zobaczymy, jak to idzie. Czarny nas starzec. O starca szłeś? Tak. Ja będę samą cynę na razie wydobywał, a ty możesz wydobywać na razie te... Brązu praktycznie, znaczy miedzi praktycznie nie mamy. Ceny mamy trochę, a ceny nam tutaj nie potrzeba, tylko bardziej właśnie chodzi o brąz, wiesz? Trzeba się teraz kupić na tym, żeby mieć jak najwięcej. Wiesz, gdzie jest miedź? No w łazie, w wieży. No właśnie. No właśnie, chodź spać, bo jest chłód. Wracam się. I będą szły jeszcze te szerzelki pewnie. Sądzę, że tak może być. Kurwa, troll! Właśnie coś tak mi się wydało, że słyszałem go. Troszkę obazy. Zrobiłem taki dźwięk trochę jak smog robił w tym... no, gotiku. Tylko... No tak. Już poza kamerą to lepiej brzmiało. Bo... I później napierdalał się z tym ogniem. Boże! Co się dzieje? Aaa, mi mignął ten lago nad głową, ja pierdolę. Twoim członkiem? Było blisko, no. Już poczułem jego spasłą dupę. Pokojący. Nie! No zjebał mnie. Za chłop. Walczysz z nim już? Coś go zbugowało, ale tak. To dobrze. Kurwa! Nie, to nie tak miało wyglądać. Mowy czy mosi, kurwa? Musisz być silny. Nie ma odpoczynku i jest chłód. Zapomniałem, jak to jest być ten słaby. Nie pamiętam nawet, czy to dobrze ulepszyłem łuk na maksa, czy nie? A tak na maksa. Zabił mnie. Kurwa, bo nie miałem tej wytrzymałości. Kurwa. Jak jeszcze? Z drewna chyba używałem. Ale zrobiłem mu krytyka przez chwilę. Miał mało HP już. Napierdala coś, chłop. Coś tu? On napierdala, ten, wieża napierdala. No ciekawe, czy może ją rozwalić. Jest komfort, niby jest. Patrzymy, czy się możemy tam przenieść, czy nie rozwalił tego gnój. Jeszcze nie. Też ja mam tego dużo. To się zmieni na wnętrze innej, jakby jak to będzie. Co się zmieni? No, w przyszłości też. Kurwa, co on robi? Było nam przejść tu. Mówię właśnie, nie? Potężnie, potężnie. Ja teleportowałem się właśnie, słyszałem, jak lagą napierdala. Ty zabiłeś go. No, zabiłem go na szczęście. O kurwa, szarzełek. Czarownik jebany. Banda wieprzy. Ja wierzę. Kurwa. Czy mieć żelazo, niż mógł sobie naprawić? Właśnie trzeba mieć, aha, trzeba mieć żelazo właśnie. Właśnie nie mogę naprawić jej. Próbowałem. Dwa żelaza trzeba mieć, żeby zrobić sobie kamieniarz. Dwa żelaza i później kamień. No ja przypierdolił to. Ino roz. Możesz na razie drzewem ochronić przejście. Dobra. Dobra. Warsza rozwalił. Przypierdol. Chyba skrzynka była. Jest to. W tej skrzynce byłem dostał. Albo jeden jest nową. Co, nie ma dachu? No nie ma, niestety. A jest warsza. Niestety... Ja zrobiłem. Nie udało się... Nie udało się... Nie udało się zrobić. Ta wieża była robiona tak w miarę na szybko. Nie dokończaliśmy jej, bo potem opłynęliśmy na inne... Wow, sprawy do załatwienia. Tak. Idę do tego... Żełka tego... Czarodzieja. No już z nim walczyłem przed chwilą. Pom 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 pom. Chyba musimy zaradzić głównym. Dobrze, zginął przypadkiem. Miała tam... Pamiętaj, że zawsze mieć żywność do końca, nie? Bo to musimy to dopilnować, kurde. Trzeba mieć żywności w chuj. Mam niby to moc. Ciekawe, czy Edka... Może mocy, to ciekawe, czy dostałeś. Nie. Nie, żal. Co daleko. Ale ta matka coś tam pomogła, bo ten... Przeżyłem. No mniejsze obrażenia się dostaje po prostu od trucizny. Ale nie daje tyle samo co miksturka. Miksturka chyba lepiej jednak działa. Tylko drewno 10. Powinna być już właśnie ochrona na tę. Można używać już, no. No dobra, klik. Chciałem sobie przy zbroję to mam 5 skóry trolla teraz przez sobie. Się mi skrzynkę tu założył. Weź stopy. Stopkę. Czegoś ci brakuje. Kurwa, po chwili miałem drewno, to już nie mam drewna. Co jest? Kurwa, zajebałem. Łodziej. Ktoś inny używa tego. Ktoś inny tego używa. Ktoś czy Ikar. A, tutaj ostatnio pisał mi Getsminan, żebym trochę poprawił gamę. Tam nie widać, no bo... no... Okej, no. Sami nie widać, kła. Kempicz? Kempicz. Rozgrywka. Chyba na rank z trofy chodzi cały czas. Tylko jakiś dom oprychów. Tak patrzę, kurwa, jakoś nie widzę zbyt tych... Własny pełny obraz. Wszystko na fulla. Ustawienia. Grafika. Typ graficzny własny. Ja mam wszystko na full. Na full, no to może nie dochodzi właśnie. Nie wiem, nie wiem. Nie widzę, żebym coś takiego miał. Nigdy się tym nie interesowałem, tak żeby wiedzieć. Nie widzę, żebym miał takie opcje. Także na... Musi mi wybaczyć. Musi mi wybaczyć tą ciemność. Bo obecnie tak wiesz, to jakby... Musiałbyś pewnie przyjaśnić obraz. Ale jasność chyba możesz zmienić, chyba, nie? Jasność tego... w menu głównym chyba możesz sprawdzić co to i... Podłączyć jasność, później. Wiesz? No. Więcej tak się zrobi. No. Dobra, trzeba wydobyć. No. Obejście jest bardziej ciemniej właśnie. Dobra, dobiłeś dach, zrobiłeś. W skrzynce to będzie leżało ten na statek, nie? Przedmioty jak coś. No. A tutaj wydobimy tą miedź jak najszybciej. Działamy. Teraz tak będzie 6, to chłód za chwilę minie. Okej. No jakieś drzewa tam ścinasz? Te drzwi. Jeszcze szarzały koła czarodziej. O jest, dzień 73. Szybko mija, nie? Już miałem mówić trójka, kurwa, trójka. Trójka. Pokazując dwójkę. Ej. Na jednym koncie mam taki fajny kill off potężny, to tak powoli idzie ten poroża. Ja jest taki dużo silniejszy. Boże. Poroża jest słaby właśnie. To jest pierwszy. Zapierdala tą mieć bardzo głową. Trzeba dużo cierpliwości. Pomóż mi też. Mam ten z miedzi, bo poroża sobie zostawiłem w bazie. Masz jednak z brązu, kilofa? Z brązu. To znało, to masz. Politka koło naszej... Wiesz jaki jest problem z tym kilofem tego? Że potrzebujesz kuźnię, żeby go naprawić. I to będzie problem, będziemy robić na bagnach. Druga rzecz jest taka, że z brązu nie można wydobywać srebra. To jest głupie. A, czyli trzeba mieć żelazny kilof? Tak, trzeba mieć kilo żelaza, no. To jest głupie akurat. Chyba też w niektórych kryptach można było zrobić żelazo? Nie, czy w innych miejscach? Nie wiem, no jak tak, to tak. Tylko dałoby się chyba niby znaleźć, niby czasami po bagnach żelazo, ale... No, trzeba po prostu iść tam, do krypty, nie? Bo... Koło drzew może ci pokazać korzeń, że jest otwarty, to nie ma sensu. A nie robiłeś tego ramię młota, nie? Bo się przyda na srebro, żeby je szukać. No, nie robiłem. No to trzeba zrobić później. Mamy dużo chyba już tych rzeczy na niego. Chyba tak. Zrobimy dla siebie i będziemy na kurwie dziś szukać. Na kurwia młotem. Tutaj kurwie miodu. No już daleko nie mamy jakoś do chałupy. Czy później jeszcze płynąć? Tak, nie ma. Chałupy. Odok. Idziesz na paśnik? Co? Idziesz na paśnik? Paśnik? Tak mówił nasz kolega wielki. Idziesz na koryto? Na koryto, ale mi to mówi paśnik. Kurwa. No za łebek. Co na korycie? O jakim kurwa korycie? Wieś, że jakiś wieśman? Wieśmiak. Ale wieśmak. Pom, 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 pom. A jakby jeszcze to co możesz zrobić tą zbroję? Jaką ty masz teraz? Starona? Czy masz... No, z brązu, czy no, z brązu i mam do tego jeszcze ten hełmik. A tak, masz hełmik. Starego drewna. Jak polepszymy sobie... Musimy zrobić więcej strzał i jak chcesz to możemy kurwa iść napolować na te abominacje. No a strasznie długo schodziło, żeby je atakować. No one są problematyczne, ale... Musimy znaleźć bagna, gdzie są takie oknie, gdzie się tworzą struktury, wiesz? Bo tam one takie... Tam jest wieczny ogień, ja to napierdala cały czas, jak byś metacza napierdalał. I to się może przydać, bo ja ostatnio raz walczyłem z abominacją. Chodziłem między tego, a... Aha, i one atakowały te... drzewa. To drzewo chodziło sobie między tym ogniem, nie? I te ognie jakby pierdalał go, nie? Podpalał. I bardzo szybko się ta abominacja ten poszła jebać. Nie wiem, to było. Normalnie walczysz do 5 minut, kurde, a żeby to zajęło kilka sekund, nie? Tam do 30 sekund chyba mi to zajęło, żeby ją pokonać wtedy. A sposób, który ja próbowałem robić, ale nie wyszedł, bo zginąłem, to robić po prostu ogniska, nie? I je podpalać. Tylko tam jest właśnie, mokro, no, widziałem, że to tam... Widziałem, że to robiłeś, ale to jakoś nie wychodziło zbyt dobrze. Dało radę trochę, bo podpalało ją, nie? Ale to też długo schodzi. Tylko trzeba unikać ataku, nie? A jak wiesz, dostaniesz strzała, to... To jest przypałek. No, byliśmy na jednej bagnach, ale... Obeszło się bez krypty tam niestety. No to było żałosne w chuj. Jeszcze później mijaliśmy jakieś inne bagna po drodze i też bardzo nie widziałem, że jakieś krypty tam leżały. Że... Musiałbym zobaczyć tych, może na tych... Mapie? Na mapie. Zobaczymy, po drodze będziemy szukać tych bagien. Bo tak, bossa nie widzieliśmy, że są, nie? Bossa jeszcze nie. To najpierw zrobimy tak, popłyniemy tego starca. Znaczy, jesteśmy w sumie przy starcu, kurde, gdzie są bagna w takim razie. Musimy zrobić tego starca. Będziemy mieć klucz i będziemy szukać chuja. Bierzemy kasę od chuja. Wiesz, miał kasę od chuja. Musimy tak zrobić, żeby mieć jak... No przedmiotów chuj. I wtedy będzie elegancko. Elegancko tego. Przetopimy sobie całą miedź, przetopimy. I... Lepsze bronie. I będziemy działać. Na maksymalny poziom najlepiej włócznie i... No, żeby tak nie ginąć. Tarczę możemy zrobić sobie w ogóle. Bo się przyda na tym. Po to się? Zrobimy... Jak będziemy mieć fuj, to nie będzie różnica. Będziemy mieć fuj przyniotu, nie? I chodzi o porównywanie tarczy na poziomie pierwszym z brązu, czyli to jest pukiet. Puklerz. Siła pancerza 16, 17 ogólnie, siła bloku 30. Tak, porównując mój... To, jak często giniemy, nie? O to mi chodzi, nie? Pasowałoby chyba na zrobić ten puklerz przynajmniej. A później jak już będziemy mieć żelazo, to zrobimy żelazo, nie? Bo możemy pokazać w ogóle wszystko, nie? Ja mam tutaj drewnianą tarczę, no i no, lepiej byłoby zrobić ten puklerz może. No puklerz lepiej, żeby zrobić właśnie, bo... Jest beznadziejna sytuacja, nie? Nawet bezczerzałku nie możemy odbić ciosów, a co dopiero jak będziemy mieć drogi do walki, nie? Ja nie mogę odbić właśnie drewna ani trochę, na normalnym poziomie trudności, nie? Ja mam blokowanie 10, także tak słabiutko, dlatego tak pewnie nie możemy zbytnio odbijać. Też, ale to musi też być dobry przedmiot, nie? Robiłeś zupę marchewki, czy nie? Ale możesz zrobić, ja tam zostawiłem dużo marchewki, bo okazało się, że mam jeszcze w chuj i tym. Grzybki też zbierałeś, nie? To będzie. Tak, tak, tak. Zrób te zupy. Napierdol. I teraz tak, trzeba pomyśleć, nad żywnością, żeby ugotować na przykład jakieś tam mięso z jelenia chyba jest, wiesz? A jakbyś ty mógł ogarnąć o spokoju, bo potrzebujemy też coś na życie, nie? Żeby mieć więcej życia. Suszone mięso z dzika się opłaca robić, czy nie? No jest tanie, nie? Ale tam zobaczysz... Gulasz, tyle, nie? Gulasz albo to drugie, tam jeszcze coś innego było. Jest surowa ryba... Omsza, przynęta, trzeba mieć jakąś przynętę i głowę trola. Trofeum. To tych trolleszcza będziemy mogli zdobywać. Znaczy łowić trolleszcza. Sos mięsa mielonego. Sos mięsa mielonego daje 40 kondychy. Gulasz z jelenia daje 45. Także wydaje się, że mięso z jelenia, ten gulasz z jelenia jest lepszy. O życie mi chodzi, wiesz? No to gulasz z jelenia. No to dobra, no to gulasz z jelenia trzeba zrobić. Tak. To mięso, jagody i marchewkę. Dobra. Jagody... Na bossa żeby było, nie? No, słyszę. Jeszcze to i to tam jeszcze było. No i mięso z jelanka. Ja mam szczał z ognistów. Trzeba zrobić coś. Ja mam 58. To trzeba zrobić tak... 40 możesz tu. Gdzie potrzebowałem. Nie, zrobić po 10 zup? Nie, trzeba. Po 5 by wystarczyło dla nas. No na samego bossa, nie? Będziemy przygotowywać się teraz. 10. Suszone mięso. Kasę zrobię jeszcze tak, żeby mieć... W razie W. No to 10. Jakbyś mógł, to daj jeszcze marchewki świnkom, żeby żarły. Marchewki świnie dać? No, żeby się rozmnażały. Już nie trzeba dawać malin? Nie, tylko właśnie marchewki można już, no to spoko właśnie jest. Idźcie, żyjcie to. Dostęp miodu. Uprawy rosną, nie? Dopiero. Jeszcze nie jest gotowe. Zdrowe wszystkie i rosną, no. No. Rzepy dopiero też chyba posadziłeś. Rzepa zdrowa. W sumie dzień minął, nie? Jedna taka już taka dość duża, także może za niego będziemy mogli zebrać w końcu rzepę. No to 3 potrzeba i zrobimy sobie drugi poziom. Będziemy robić sobie... A mamy trzewia? A tu drugi rogu mamy chyba. Tak, trzewia zbierałem, bo zabiłem parę draugów ostatnio. To trzeba zrobić kiełbachę. Mamy 8 trzewi i 12 worków krwi. To poczekaj, to w takim razie będziemy mogli mieć i kiełbasę, i to mięso z jelenia, i marchewkę i zupę. To będziemy mieć dobre życie i nie powinniśmy tak szybko ginąć. Się przyda akurat. Gulasz z jelenia. Może przydać. Aha, żeby mieć gulasz z jelenia, to muszę usmażyć to mięso. Dzika? Nie, z jelenia. A, no to już masz. Już smażone. W bazie jest ruszt. Zrobić drugi, żeby cię szybciej szło, nie? Koło tego budować. Okej. Kiedy ty skończysz gotiku? No, nie mógł się... Chłopak się nie może to czekać, chyba. Jest niecierpliwy. Keep trying. Mam już dużo tej miedzi. Zrobimy co? Całe to wyczyścimy, to złożę, jeszcze może jakieś jedno i popłynę sobie do bazy. Dobra, i tak będzie napisane. Coś jeszcze polepszy na pewno. Długo na czwarty niby. Ale nie robi szału. Ale to łukiem możemy spokojnie na górę w ogóle iść jeszcze, nie? Mhm. Ja mam łuk też na poziom 4, a ogólnie jeśli chodzi o strzelanie do łuku, mam na 27 level. Także nie tak źle. No, jakbyś zrobił sobie tego, tą zbroję z abominacji, to miałbyś 15 plus wiesz, dodatkowo tego co masz obecnie. Poziom łuku. To wiesz, dużo większe obrażenie by były. Tam jeszcze pancerz na pierśnik daje odporność przeciwko przybiciu, nie? To się przydaje. Przeciwko drauga na pewno by się przydało. Akurat nam się chujowe jakieś bagna wylosowały. Ja dałem losowy seed, bo miałem nadzieję, że będzie, że tam gra fajnie wybierze, nie? A tak kurde trochę słabo jest. To tyle, że kupca należamy fajnie, bo koło siebie. I nic zapakowaliśmy. Właśnie tej babeczki trzeba będzie taką questa robić. To fajne akurat, no to questy. Fajnie jakby coś u Haldora jeszcze było. Może dodają coś z biegiem. No mam nadzieję, że coś więcej będzie. Trochę więcej złota by się przydało. Tam jest przynęta. No kurde. Nie wiem, czy tam baza nie zacznie się rozpierdalać, jak to miedzie robię jebie. Bo już trochę coś tam przydało. What you do, bro? What? No bo wydobywam miedź, nie? A tu jest... ta miedź przytrzymuje naszą bazę. Śmieszne to się generowało. Chciałbym ziemię dokurwić, albo mieć wyjebane i po prostu rozjewać to wszystko. Wieża jest bardzo potrzebna. No, don't do it. Push me, man. No co robisz w ogóle teraz? No, co myślisz, co ja robię? A, że mięso, żeby mieć te żarcie. Miałem nadzieję, że szybciej się to zajmie. No wyszło trochę długo. Musisz kopać, trzeba skopać. Potrzebuję pomocy. Zrobię tych gulaszów, jelenia, tak 10 też. Wystarczy, że po 5 żeby dla nas, nie? Zrobię 10, już pomyślałem o tym. No i tyle. 5 jest doła. Mamy... Niby jest to okej. Mamy 70 tego. Brązu już. Znaczy miedzi, sorry. Dużo. To już byśmy mogli mieć 30 w takim razie brązu. To jest zbyt mało, naprawdę. Przykro, nie podoba mi się to. Maczugę sobie odłożę, już nie będzie potrzebna raczej. Maczugę? O, już ci szło walka nią. Dużo obrażenia dawałeś. No to zostawię na razie. No i tak się przydaje maczuga z drewna. No. Lepsza na maksa oczywiście. No, ładnie napierdolałeś te szlamy śmieszne. Bo... Drewnianą tarczę sobie odłożę na razie. Potem robimy ten puklerz cały. Mamy brązu jeszcze bardziej trochę? 5 brązu, 9 syny, 1 miedź. No. Na pukę trzeba mieć 8, nie? Albo 10 chyba. 10. Słabo. 10 i 4 drewna, czyli 20 brązu. Muszę odnowić odpoczynek. Starzec. Remlocz. What did you want? Gdzie on jest? Jeśli chodzi o żarcie... Gdzie idziesz? Muszę sobie odpocznego odbawić. Okej. Kurka, głupi paskudny troll, niż on trochę wierzy. Paskudnik. Cholerny bydla. Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Jedna cholerna bestia mniej. Niezły połów. Kurowa rybka. Czyli mamy nową przynętę. I będziemy mogli z czarnego lasu pewnie wydobywać rybki, tak? Tak przynajmniej daje mi to do myślenia. Tak. Trolleszcz tak zwany. Trolleszcz. I jednak się opłaca zabijać trolle później. Bo wiesz, praktycznie to potem by trolle się nie po co zabijać, no. Ewentualnie tylko po to do złota, ale... W trafą główki się przydaje, no bo tak. A to później będą inne jeszcze rybki, nie? Surowa. No, widzę, że ty wykopałeś nieźle. Czeka. No właśnie o to chodzi, że tam popatrz na górę, nie? Tak tam trzyma się ta wiedza jeszcze. Kurwa. Bojące. Najwyżej pójdzie w cholerę. A co by? Musimy naprawić to. Nie trzeba. Będziemy więcej kamienia. Wiele się przyda. Będzie walczyć z Sarsem, to jak będzie atakował tą kamienne pociski, no kamienne, no, to całą wieżę, no to nie powinien chyba ją zniszczyć. Chyba. Nie, rozpierdoli. Tak? Ale no, ale po czasie, nie? Na pewno trochę wytrzyma ta wieża, zanim pójdzie. Puklecz z brązu. Tak, chyba jeszcze zrobię jeszcze drugi. Nie jest arcz. Co? Nie, nie, musisz przepłynąć, nie? Tak, tak, tak. Że w końcu trafimy też na lewiatana, żeby móc mieć te jakieś rzeczy z tego. Harpuny na przykład się przydały. By łapać tą rybkę, bo byśmy zajebiste zupę mieli, nie? W początkowej fazie gry to jest zajebista zupa. Wiesz, żwaku. Oj, zakon. Oj, zakon. Wiedziałeś, że? Czy będziesz się bronić? Że... Rzepa. Jeszcze... Niestety rzepa nie jest gotowa. Jeszcze chwilę musimy poczekać. Mogłoby się też przespać, żeby urosło. Jeszcze nie możemy. Jest dopiero 17. Niecało. Musimy czekać do 18. No wiesz, że jest 17? Nie wierzę, ja zrobiłem sobie moda, gdzie mam godzinę na przykład. Wiesz, jak uczyłeś? Mówiłem w setnym odcinku. Już zapomniałeś? Robi z węża. No, te mody są takie różne do Valheima. Właśnie do Valheima raz umilić czas i rozgrywkę sobie, żeby łatwiej było i fajniej. To na przykład jedna sekunda masz 1 minutę w grze, nie? Teraz dopiero będzie 17. Teraz mija, nie? Trzeba poczekać te 60 sekund i będzie 18. Ale będzie fajnie. I wtedy do 18 zbiera się chłód. Spać możesz do 6. A możesz zacząć chyba spać od 12, ale później chyba to mija, czy wiesz tak? Czy po prostu, no... Chodzi o to... Masz zupę. O, dzięki. Tutaj tą, ten gulasz. No, dziękuję, dziękuję. Bezpiecznie się tak trafiło akurat koło naszej bazy. Nie wiem, czemu to się utrzyma, ale zobaczymy. Ej, tu będzie kurwa! Kurwa, wieża poszła. Zatrzęsienie ziemi. Nie gorzej jakby teleport padał, ale nie padnie raczej. Bo jest trochę bliżej tam. Bardzo dobrze się tam. Tak, tak daleko to będzie mieć. Daleka droga. W sumie nie trzeba na chyba więcej, to zdobędziemy, przepłyniemy z tym później i co? I tyle wystarczy. Zaraz nie bijemy tego chuja. Bijemy sobie na 5. tarczę. Zróbmy jeszcze chyba z 2 dlewnie może i więcej potrzeba drewna, żeby... Przydałoby się może. Trochę tego będzie. Pom, pom, pom. Były udy. Muszę całe... Jedna to jest kopania. Dobra, musimy spalić, żeby ten... No, po co zrobiłeś to schodki? No, żeby się bo tam jest mieć jeszcze. Ja to wejście zrobiłeś. Nie. No złoża jeszcze przy ziemi. Ej, to jest. Aha, no tak. To ci uniemożliwia przejść. Mieć. Miedzi. Puść mnie? Puszczać. I przespać. Teraz las się porusza i atak żarzełków na bazę. Z jakiegoś powodu się pojawiają w bazie. Tak, możemy być gotowi na walkę, mi się wydaje. Już my jesteśmy bambikami, którzy mają tylko... Może jeszcze z tymi w starciu z... No, kolegami, draugami, ale z łuku dość łatwo padali. No, no, w głowę ich trafisz. po nich. To się. Hop, hop, hop. A tu jest jeszcze twarde drewno. Tobie można je wykorzystać, bo zajmuje miejsce to raz. Do walki, no to możesz je wykorzystać do walki. Bierzesz je? Znaczy, wiesz co? Mi się wydaje, że na bagna możemy je brać, nie? Spokojnie. Ja zostawię w bazie 27, a wezmę to równe 100 strzał. Tak w razie W. Wędka. Czyli teoretycznie jakby mieli tą przynętę i wędkę, to można byłoby zobaczyć. Musisz ugotować to z tą trofeą. Chyba mamy trofeą trolla. Wiesz tam. Tutaj mamy na przykład jedną trofeą. Zarzucę wodę, to jestem ciekawy czy ten. Nie złapię, próbowałem. Możesz spróbować. Zależy jakie jest... Jak się zbierało? Co? No jakby była przynęta też. Tam jest takie coś, że jak rzucisz wędkę, będziesz widział, że ryba podchodzi, będzie takie jakby plum, gdzie się robiło. Taki, no, będziesz widział, że to... Złowiono. Jak będzie... Złowiono, no. Takie to jest ryba, okej? Czekaj, złowiono, ale muszę ją ciągnąć jeszcze. Tak, musisz mieć dobrą wytrzymałości. Staminę. Rzuciłem na 23 metry, utracono połów. No i chuj, za daleko, bo nie masz dużo staminy, nie? To próbuj, ale dobra, spoko, bo... 11 metrów teraz dałem. Odpłynęła jakaś rybka znowu. Tracę te przynęty, tracę chyba. Mam prawem właśnie, żeby... Bo to chodzi o to, że... Ja miałem tak, że przy łąkach, ale to były inne ryby, nie? Jak masz okonie czy coś, to one się będą łapać. Myślałem, że tam trolesze też będą. To dobrze. 10 metrów, 9, no chodź. Gdzie to jest? Musisz pilnować tego. Musisz trzymać prawie wszystkim, aż cię wejdzie do siebie, nie? Rybka. Jest, mam okoń. Udało się! Urej! I tą, ja tam przerobiłem te rybki, co miałeś na surową rybę. To ją można upiec te rybki i zobacz coś, co tam, jakie daniem przygotuje. Tylko się wiezie soję, a 900 w statek. No. Mam drugą rybkę. Czyli tutaj na to wychodzi, że są same okonie, jeśli chodzi o łąki. Powinny być, ale i szczupaki też powinny być, ale chodzi o to, że czasami się zdarzy, że na przykład potrafią być inne ryby, nie? Przy łąkach i ty rzucam praktycznie koło nóg swoich i łapią się. Nie, spoko. Dlatego pewnie, że dobudowaliśmy ziemię, nie? I on to wiesz, jakby się tam mają pole, gdzie powinny płynąć. Stoję na tej drabinie takiej, co to mieliśmy statek. No, spoko. Mamy okonia i... okonia? Czemu się zapało tak dziwnie? Aha, bo idę mamy być... Czasem... No. Jakoś dwa. Klasę, nie? No, ale trochę dziwne, nie? Jakoś dwa, jakoś jeden. To się różni. Masz na ryba o białym mięsie. Też nie wiem, czy to się różni. To jest cięższa, ta ma 4 ciężara, ta ma 2 ciężara i w sumie to co to chyba. Dużo nie zmienia chyba. To później tak czy tak będzie surowa ryba. 10 takich surowych mięsa można byłoby usmażyć, zobaczę co z tego będzie. Z tego co więcej daje 45 życia chyba, wiesz tak kondycji. To dużo nawet. Dla życia to spoko. Wędkowania, wielkim fanem. Gdzieś to słyszałem. Mam cię, bandyto. Nie uciekasz. Trzeba zrobić drugą wędkę, będziemy szybciej łowić w takim razie. No właśnie chciałem... Trzeba właśnie kupić. Dobra. Mam 4 rybki. No widzisz, tu już szczupak chyba. Albo ogień. Wrócimy. Uciekł. Wejdzie. I trzeba tam z brzegu, tam gdzie, wiesz, mamy wyjście do... No, tam gdzie się idzie w stronę Czarnego Lasu. Chyba już 54 minuty odcinka, kurwa. Ten czas szybko leci. To już uciekły te warbki. Nie, jak podeszłeś? Może wystraszyłem, cóż. Nic, dobra, usmażę na razie jakąś rybkę. Trzymy... Żyłka pękła. Nie wytrzymała tempa. Surowa ryba. Trzeba mieć szczupaka i trzeba mieć okonia. Patrz, ale mogę dalej. Nie mam szczupaka, ale mogę dalej robić tę surową rybę. Tak, tak, bo to po prostu pokazuje ci jakie potrzebujesz itemy, nie? Ale to potrzeba. A, że mogę robić to konia i ze szczupaka po prostu surową rybę. No, tak, tak, tak. Jeśli chodzi o surową rybę, no to... Możesz postaw to wszystko, rybki na to. Zobacz, co z tego będzie. A, to mogę robić... Aha, mogę je upiec. Aha. Zobaczymy, jakiś nam przepis da. Zobaczymy. No to byłoby dość ciekawe. Trzeba się tak patroszyć jak prawdziwe ryby. To spoko, spoko opcja. Czekam na nieuniknione żarełko. Działać. Mamy pieczona ryba. I pieczonej ryby. Nie mogę zabrać. Co jest? Ty, ogólnie chcę postawiać nigdy. Kurwa, żał. W razie nie wiemy. No może jak będzie drugi poziom. Ale życia też daje 45, także spoko. Tyle co kuwa ten gulasz z jelenia. No, właśnie. A ile kondycji gulasz z jelenia daje? 15. What the hell? To tyle co gulasz z jelenia. Ale czekaj. Ale różni się ten gulasz z jelenia, że daje więcej leczenia na... Teraz trwa 25 minut, a ryba daje 20 minut, no. Czyli tylko 5 dni. To i tak się opłaca ryby. No, ryba to nie trzeba tyle wysiłku mieć. Jeszcze 6 ryb jest, czekaj. Zostawię ci przynętę i wędkę w tym gdzieś tutaj kuperku. Zostawię na razie swoją rybę, bo wiem, że na pewno na wysą mglistych będzie potrzebna rybka. Żablica tak zwana. I z tą żablicą będzie można zrobić z chlebkiem, połączyć jako potężne dobre żarełko i będzie to dawało dużo kondycji. Musimy jeszcze jeden dzień minąć i będzie można chyba tą rzepę w końcu zrobić. Uj, na razie upieczymy te rybki, będziemy mieć zamiast zupy z jelenia. Tutaj w skrzyni zostawiłem 5. Dobra. Wędkę ci gdzieś oddałem w skrzynkach. O, to nic, tutaj zakończymy odcinek. Także do następnego widzowie. Na razie. Dobra.